Zapraszamy do Wielkiej Brytanii, stąd z Polski, a jest wielkie zapotrzebowanie na Wielką Brytanię, ale Wielka Brytania nie ma większego zapotrzebowania na Polaków, bo tam jednego zabili, drugiego pobili. Marta Boros, nasza artystka, będzie zastanawiała się, czy tam zostać w tej Wielkiej Brytanii, czy nie zostać. Raczej seria rozrzuconych w czasie scen składających się na opowieść o życiu i walce Lola z komunistycznym systemem. Ja mówiąc szczerze, nie bardzo rozumiem tą pierwszą część zdania, dlatego że film ma jak najbardziej klasyczny scenariusz, tylko nie jest ten scenariusz chronologiczny. To znaczy stosujemy taką metodę, która po prostu jest, często odwołujemy się do retrospektyw. Już światełko, proszę Państwa, dla Polaków zgasło. Obserwujemy, co się działo wcześniej, z nim, skąd się wziął, jakie jest jego miejsce, skąd jest w tym miejscu, więc tutaj tak jakby nie ma klasycznej narracji, może w ten sposób, czyli nie opowiadamy wszystkiego liniowo, tylko czasami wracamy do pewnych momentów. No myślałem, że zależało mi na tym, żeby pokazać po prostu możliwie jak najwięcej złożoności sytuacji żołnierzy wyklętych w tym okresie i pokazywanie ich w różnych momentach ich życia, też w momencie, kiedy się kształtowało to ich życie, myślę, że daje widzowi większą możliwość spojrzenia na ich całą sytuację. Panie Marcinie, pan chciał zagrać w tym filmie? Bardzo chciałem, wie pan, jeżeli świetny scenariusz, to rzadko który aktor nie chce zagrać i stąd myślę, że udało nam się przyciągnąć do czy pan Radowi udało się przyciągnąć do filmu znanych aktorów właśnie dzięki temu, że siłą jego jest dobry scenariusz. Więc cieszę się, że jestem obsadzony jako porucznik oddziału. To jest moja trzecia rola wyklętego. Chyba najbardziej wymagająca. A w takich sytuacjach, kiedy nie ma pieniędzy, kiedy przyszłość jest niepewna filmu, aktor trochę musi zaryzykować. Pan, panie Marcinie i koledzy aktorzy muszą jakby powiedzieć, a zaryzykuję, będą pieniądze, może będą trochę mniejsze, ale warto, bo jest dobry scenariusz, bo to jest rola, którą chcę zagrać. Na ile wartości i pewien etos pracy jest warty w życiu aktora, a na ile może się nie zgodzić na przykład, bo mu się rola nie podoba, chociaż są dobre pieniądze i scenariusz również jest dobry. Znaczy, wie pan, to była kwestia kalkulacji, ale ja po prostu uwierzyłem w ten scenariusz od samego początku i wiedziałem, że zapewniłem wielokrotnie Konrada, że go zrobimy, no wbrew różnym perturbacjom, wbrew trudnościom, to zrobimy, bo no, rzeczy wartościowe rodzą się w bólach, więc tak naprawdę to tutaj miałem podwójne zadanie, to dobrze zagrać rolę i znaleźć pieniądze na film, dokończyć ten film, bo tak jak Konrad mówi, no była, ciążyła na nas wielka odpowiedzialność, no, że przecież ci ludzie wpłacali tyle pieniędzy, więc gdybyśmy nie skończyli tego filmu, no to, nie wiem, no to różnie by nas mogli mówić. Myślę, że samym sukcesem już to, że ten film powstał, no po 3 latach, ale powstał, wie pan, myśmy się obawiali, czy to się uda zmontować, bo to na przestrzeni tak długiego czasu, ale wszystko się udało i pierwsze recenzje, bardzo dobre recenzje, które są, mieliśmy na przykład na pokazie prasowym, no oklaski wśród dziennikarzy z rzadkością, no, świadczą o tym, że warto było tę trudną drogę przejść. Film dość surowy, brutalny, zrobiony bez patosu, skromny, cały czas walka o pieniądze, o finansowanie. Później jak widzimy zwiastun, oficjalny zwiastun, widzimy wspaniałe zdjęcia, świetną muzykę, świetnych aktorów. Dlaczego akurat ta postać, to pytanie do Konrada Łęckiego, akurat ten niezłomny, ten wyklęty, miał pan już w myśli tę osobę, tę postać dużo wcześniej? Tak, tak, ja pisząc scenariusz wiedziałem, na kim będę wzorował głównego bohatera, że wiedziałem, szczerze mówiąc, kto go zagra. Natomiast dlaczego tylko wzorcem naszego bohatera jest Lalek, bo to sobie trzeba powiedzieć, że ta nasza postać składa się z kilku postaci, ale główną jest Lalek, bo dlatego, że najdłużej się ukrywał i zafascynowało mnie w tej postaci to jego psychika, no jak mocno trzeba mieć psychikę, żeby przez prawie 20 lat się bez przerwy ukrywać, nie mieć szansy na to, żeby mieć wreszcie normalne życie, nie można założyć rodziny, przyjaciele, koledzy z oddziału, wszyscy nie żyją, jest się samemu. I jednak się tam trwa w tym swoim przekonaniu o słuszności sprawy. No i tak sobie wielokrotnie zadawałem pytanie, jak ja bym się zachował, czy jak my byśmy się zachowali, że w takich sytuacjach skrajnych, prawda, gdzie jesteśmy poza nawiasem społecznym zupełnie. I to był ten dla mnie najciekawszy aspekt, właśnie indywidualny przypadek bohatera, na podstawie tego indywidualnego przypadku pokazać całą złożoną
świadomość ich sytuacji poprzez człowieka, nie poprzez stricte ideę, czy też sam kontekst historyczny, ale człowiek, w filmie człowiek jest najważniejszy i myślę, że my w tą stronę szliśmy, o tym też wielokrotnie rozmawialiśmy z Marcinem, z Wojtkiem, z aktorami, którzy w tym filmie wystąpili. Film będzie dość brutalny. Co to znaczy, że opowiada pan tę historię bez żadnych środków znieczulających, żadnych nawiasów artystycznych? Tak, tak. To dokładnie to znaczy, dlatego że uznałem, że bawienie się w półśrodki w przypadku takiej tematyki no jest, pozbawi ten film realizmu. Zależałoby mi na tym, żeby wiedział, w jakiej rzeczywistości funkcjonowali wówczas ludzie, jakie to były czasy, jaki panował terror i jakiego rodzaju ludzie doszli do władzy wtedy i co się z tą władzą robiło, co ta władza z tych ludzi robiła w ich psychice. Dlatego tutaj uznałem, że film jest, może ktoś może to być zarzut pod adresem tego filmu, ale jest zero-jedynkowy. My się nie bawimy tutaj w jakieś odcienie szarości, tak? Tylko pokazujemy jeden do jednego, jak było, jak to wyglądało. Ale ta zero-jedynkowość polega tylko na pokazaniu brutalnych scen, na czym jeszcze? Na języku, jakim się posługiwało funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Pewnie wielu będzie ten język szokował, ale uznałem, że nie ma wyjścia. Były pozycje wcześniejsze filmowe, które próbowały relatywizować tych ludzi. U nas tego nie ma w filmie. Bo to już za dużo tego było. Trzeba pokazać, jak naprawdę to funkcjonowało. Dokumenty mówią, protokoły przesłuchań mówią jasno, jak to byli ludzie. Zresztą tam mamy też sceny współczesne, gdzie widzimy współczesnego, żyjącego jeszcze zawsze byłego funkcjonariusza UB. I akurat tą scenę wzorowałem na rzeczywistych relacjach z rozpraw sądowych tych ludzi, którzy nawet w wieku 90-80 lat, gdzie jawnie udowadniano im udział w wielu zabójstwach, oni nie mieli żadnego wyrzutu sumienia, przynajmniej nie okazywali w żaden sposób. Marcin Kwaśny, aktor i producent. Panie Marcinie, która rola była trudniejsza, aktorska czy producencka? No zdecydowanie producencka, dlatego że moim zawodem wyuczonym jest zawód aktorski, ja chcę przy nim pozostać producentem, tutaj zostałem, że tak powiem, z konieczności. Myślę, że dobre doświadczenie, wie pan, bo miałem okazję, to jest niesamowita nauka dla mnie jako aktora być od początku filmu aż do skończenia obrazu przez całą postprodukcję. Wiele się dzięki temu nauczyłem. Też wiele cierpliwości, determinacji. Nie wiem, film kosztował, ale dobrze, bo będę miał coś wspominać. Natomiast jeszcze jedno, wracając do tego, co mówił Konrad, to ja myślę, że myślę, siłą tego scenariusza jest to, że opowiada właśnie o konkretnej postaci i przez to, że ci bohaterowie są wzorowani na kilku postaciach, ale wszystkie zdarzenia są autentyczne, wydarzenia z różnych okresów, ten film nabiera olbrzymiej kondensacji i Państwo zobaczycie całą złożoną sytuację, w której ci żołnierze byli wytniczych w tragedii greckiej. Ten film oddziałuje przede wszystkim na emocje. Chcecie, żeby widz wychodząc z kina zastanowił się, poszukał w źródłach historycznych, dowiedział się, ten, który może mało wie, opowiedział swoim dzieciom. Macie jakieś takie zadanie, misje, która powinna być wypełniona już po obejrzeniu filmu? Konrad, może ty powiedz. Konrad Łęcki. Ja jestem ostrożny z takimi stwierdzeniami misji filmu, tak? Znaczy tutaj na pewno to byłoby dobrze, gdyby efektem wizyty w kinie była jakaś głębsza refleksja też nad sytuacją i też poznanie pewnych zjawisk, czy też wydarzeń, które miały miejsce, bo ta świadomość społeczna tej historii właśnie związanej z żołnierzami wyklętymi wbrew pozorom nie jest jeszcze tak szeroka. Ja przypomnę, że oni nie ma uczenia, nie uczy się w szkołach. Oni zostali niejako odkryci kilka lat temu przez młodych ludzi, którzy sami się interesowali historią, nie mając temu żadnych przesłanek w szkole. Więc na pewno to, że pokażemy więcej, że powiemy, dlaczego tak się działo i co tymi ludźmi motywowało, pozwoli zrozumieć, myślę, bardziej te postacie, które mamy w filmie. Tak, dlaczego tak się zachowywali, dlaczego podejmowali takie, a nie inne decyzje. Więc na to też na pewno liczę. Natomiast no, chcieliśmy robić oczywiście filmu misyjnego, bo tego typu założenia mogą czasami zrobić więcej krzywdy filmowi niż dobrego. Ale jest takie niebezpieczeństwo, prawda, że filmy historyczne często mówią nie
nie wprost, mówią trochę nawiasem i wypadają pod względem filmowym trochę gorzej niż inne filmy, trochę naiwnie mówią, trudno pogodzić pewną misyjność, pewien temat trudny i ważny do powiedzenia i całą filmową robotę, mówiąc tak wprost. To jest trudne, na pewno. To jest problem przy filmach historycznych w ogóle z takim uniknięciem koturnowości opowieści, dlatego że już patosu, pewnej naiwności, patosu, tak, już sam kostium, prawda, plenery, w których gramy, już wywołują pewien, wciągają nas w pewien schemat i tutaj bardzo ważne jest, żeby próbować od tego uciec, bo to może po prostu film położyć. No tutaj tu bardzo tego pilnowaliśmy. My mamy właściwie 100% prawdziwych plenerów, prawdziwych miejsc, wnętrz, przestrzeni. Także chcieliśmy, żeby ten film był możliwie jak najszerszy, żeby uniknąć takiej koturnowości, tego, żeby widz wychodząc z tego filmu nie poczuł się po raz kolejny w jakiś sposób oszukany. I nie mówię tutaj o samej historii, ale narracji, sposobu jego opowiedzenia. Ten film się dzieje w wielu płaszczyznach, w wielu miejscach. Te plenery naprawdę są często ciekawe, nieodkryte jeszcze w regionie świętokrzyskim i wydaje mi się, że to też jest siła tego filmu, bo to troszkę widać też zdjęcia, też mieliśmy zdolnego operatora bardzo. Reżyser filmu Wyklęty, Marcin Kwaśnia, aktor i producent, a Wyklęty od 10 marca na ekranach filmu. Bardzo dziękuję panowie za rozmowę w Polskim Radiu 24. Informacje dnia w skrócie. Minęła 16:30, przed mikrofonem Krzysztof Kaczmarczyk. W Warszawie zakończyły się biegi pamięci żołnierzy wyklętych. Oddana biegacze zmagali się na różnych dystansach 5 i 10 kilometrów, a niektórzy wybrali 1963 metry. To odniesienie do daty śmierci ostatniego żołnierza niezłomnego. Jestem patriotką, trzeba pamiętać o tym, co ważne, o tym, co było. No, jestem Polakiem, mam obowiązki polskie. Trzeba pokazywać wszystkim, no, każdy co zapominał. Atmosfera jest bardzo fajna i ze względów patriotycznych, i takich sportowych. Oprócz zawodów sportowych można było obserwować rekonstrukcje historyczne. W samych skarpetkach cię puścimy. Już, nie ma cię. Gdzie może? Nie chcę tu więcej, nikt nas nie widzi. Pociągnij! Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej, wręczył medale 10 najlepszym biegaczom. Mówił, że Polska wiele zawdzięcza żołnierzom wyklętym. Niepodległość, wolność, możliwość kształtowania własnego losu, własnego bytu zgodnie z wolą narodu, a nie oligarchii zewnętrznej. W biegach w Warszawie wzięło udział około 4000 osób. Natalia Żyto, Polskie Radio. Mężczyzna, który w sobotę w Heidelbergu wjechał samochodem w przechodniu, raniąc 3 osoby, z których jedna zmarła w szpitalu, został oskarżony o morderstwo, poinformowała dziś prokuratura. Postrzelony przez policję sprawca przebywa w szpitalu. Sąd wydał nakaz aresztowania 35-letniego Niemca, studenta mieszkającego w Heidelbergu, uniwersyteckim mieście w zachodnich Niemczech. Nie wiadomo, jaki był motyw jego czynu. Nie był wcześniej notowany przez policję. Zdaniem policji nic nie wskazuje na razie na terrorystyczne podłoże incydentu. Samochód, którym jechał, był wypożyczony, miał hamburskie numery rejestracyjne. Plac Bismarcka w Heidelbergu to miejsce o dużym natężeniu ruchu ze względu na przystanki tramwajowe i autobusowe oraz rozpoczynający się tam deptak z licznymi sklepami. 23-latek zatrzymany wczoraj w Opolu usłyszał zarzuty w związku z nawiązaniem kontaktów z osobą małoletnią. Mężczyzna umówił się przed dworcem PKP w Opolu z 11-letnią dziewczynką. Z korespondencji, jaką z nią prowadził, wynika, że spotkanie miało mieć charakter seksualny. Dziś mężczyzna usłyszał zarzuty i został doprowadzony do prokuratury. Zarzuty są w związku z nawiązaniem kontaktów z osobą małoletnią poniżej 15 roku życia, mówi komisarz Hubert Adamek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Proponowanie, no kolokwialnie mówiąc, seksu i dążenie do spotkania. Dzisiaj był doprowadzony przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji do prokuratury. Wczoraj tuż po zatrzymaniu policjanci przeprowadzili przeszukanie w jego miejscu zamieszkania. No chodziło o to, żeby zabezpieczyć jak najwięcej dowodów świadczących o popełnieniu przestępstwa. Dowody i informacje, które zebrali policjanci, były wystarczające, żeby przedstawić 23-latkowi zarzuty. Nad tą sprawą pracowali policjanci z Komendy Miejskiej w Opolu oraz z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością. Za kontakty z dzieckiem w wieku poniżej 15 lat i dążenie do czynności seksualnych grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskie Radio 24. Eliza Olczyk i Jerzy Jachowicz. Dwoje na jednego, kimkolwiek on jest. Dzień dobry państwu, a jest nim przewodniczący klubu parlamentarnego Kukiz 15, pan Paweł Kukiz. Witam serdecznie, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że możemy z panem porozmawiać.
porozmawiać. Panie przewodniczący, skurczył się panu ostatnio klub parlamentarny o 3 osoby. Odeszły 3 posłanki. Wiem, że nie uważa pan tego za jakiś wielki problem, ale pozostaje pytanie, dlaczego tak się dzieje? Wie pani, podobne pytanie można było zadać panu prezesowi Kaczyńskiemu lata wstecz, kiedy wprowadził do parlamentu porozumienie centrów w liczbie 44 chyba członków, z tego co pamiętam. No do końca kadencji zostało 20, czy 21. Zgadza się, to prawda. I w tej chwili pan prezes ma władzę, no mogę powiedzieć, wręcz absolutną. I tyle, to jest jedna z odpowiedzi. Drugą odpowiedzią może być rzecz chyba istotniejsza, mianowicie wie pani, ja akurat poczytuję sobie za taki, za dużą zasługę fakt, iż wprowadziłem do parlamentu grupy osób o światopoglądach czy o pewnych poglądach politycznych, które nie miałyby szansy na samodzielne zaistnienie, samodzielny byt. Mówię tutaj o NDK-ach czy narodowcach, mówię o grupie republikańskiej, czyli właśnie tych paniach, które to koło stworzyło. Mówię o Kornelu Morawieckim nawet, który przecież wielokrotnie starał się o zaistnienie na tej dużej scenie politycznej formalnie. Więc naprawdę z całego serca życzę każdej z tych grup, aby się rozwijały, aby mimo wszystko w tym takim zasadniczym kierunku idziemy wszyscy razem. Idziemy po nowe państwo, idziemy po państwo prawa i sprawiedliwości, ale dla wszystkich, nie dla jednej partii politycznej. No właśnie, skoro wspomniał pan o prawie i sprawiedliwości, to chciałam pana spytać o niedawny wpis pana na Twitterze. Skoro władza nie potrafi zadbać o swoje bezpieczeństwo, to jak zadba o nasze? Napisał pan po wypadku pani premier. I później dalej była taka następująca kwestia, czy dobra zmiana ma polegać na wycinaniu absolutnie wszystkich, którzy przez 8 lat zajmowali ważne stanowiska. Czy tak pan ocenia przyczynę tych wypadków? Ja powiem jeszcze więcej, nie napisałem, jak mamy patrzeć na nasze, tylko widzę bardzo duży związek między tymi 3 zdarzeniami, właściwie 5, można powiedzieć, w ciągu ostatniego czasu. To było prawie praktycznie w ciągu jednego roku. Mieliśmy do czynienia z sytuacją wypadku, czy to nie był wypadek, wypadnięcia z drogi raczej samochodu limuzyny prezydenckiej. Następnie wypadek z udziałem ministra obrony narodowej. Wcześniej w Izraelu z panią premier również mieliśmy tam problem z ochroną boru. Premier Gowin jechał na Kapciu, a na koniec pani premier uderza w drzewo. Ja chciałem jednocześnie powiedzieć o jeszcze jednej sprawie, mianowicie o tych manipulacjach też medialnych. Dołączenie mnie z powodu tego wpisu do tej grupy histeryków, histerycznej opozycji. Hejterów, tak? Hejterów, tak. No to jest nadużycie, dlatego że ja owszem, zamieściłem tam niezbyt może na miejscu mem, który pokazywał karambol samochodowy i podpisany był Zjazd Polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale zamieściłem ten mem dopiero po 20 tam czy tam kilkunastu godzinach, z chwilą, kiedy dowiedziałem się, iż ze zdrowiem pani premier nie jest źle, a nawet dobrze. Więc no nie mam wątpliwości, że skoro władza nie potrafi zadbać o swoje bezpieczeństwo, to również z bezpieczeństwem publicznym jest marnie. Dodam jedną rzecz, dam państwu przykład. Załóżmy, że dochodzi do sytuacji kryzysowej, która wymaga współpracy wielu służb, czyli służb specjalnych, straży pożarnej, policji. Proszę sobie wyobrazić, że do tej pory komendant główny Straży Pożarnej nie posiada certyfikatów bezpieczeństwa. W jaki sposób możemy koordynować działania służb w chwili, gdy komendant główny Straży Pożarnej, mało tego, szef obrony cywilnej również, nie ma dostępu do informacji tajnych, ściśle tajnych, niejawnych czy poufnych. Proszę państwa. Więc ten mój wpis nie wynikał z chęci dowalenia komuś, a szczególnie absolutnie nie było moją intencją jakieś pastwienie się nad panią premier, bo nawet gdyby pan Tusk się rozbił, to unikałbym jakichś ataków personalnych, ale jest to atak na stan bezpieczeństwa państwa i na totalny bajzel, jaki panuje w związku z tym bezpieczeństwem. Ale to wynika też, już ostatnie zdanie, to wynika też w dużej mierze z ustroju politycznego. Przychodzi jedna partia polityczna do władzy i w
tym momencie zmienia się, ja to podam na przykładzie policji, zmienia się absolutnie cały skład policji, czyli zmienia się komendant główny, zmieniają się komendanci wojewódzcy, powiatowi, komendanci komisariatów. Proszę pomyśleć, co się wtedy dzieje, bo to są przecież ludzie. Są trzy grupy. Ta, która została odsunięta, ta grupa, która objęła władzę w tej chwili i trzecia grupa to jest grupa taka, która jednej... Okupująca. Tak, nikt przez kilka miesięcy nie pracuje. Że to, sparaliżowane są te organy. Z całą pewnością te organy wewnątrz ten już sama policja wewnątrz między sobą konkuruje, co w przypadku służb jest absurdem. Podobnie jak w przypadku służb, przenosząc to na inne służby, wiecie państwo, dla mnie poszerzanie uprawnień BOR-u o tak zwane instrumenty operacyjne, czyli wywiadowcze między innymi, tego rodzaju, to jest jakiś absurd. Zauważyłem w ogóle tendencję, że każda służba chce mieć wszystkie absolutnie kompetencje. Każda chce mieć bojówkę, każda chce szpiegować i możemy dojść do paradoksalnie do sytuacji takiej, że służby zamiast się zająć interesem obywatelskim, zajmą się konkurowaniem wzajemnym, śledzeniem się nawzajem. I stąd to wynika, tak jak mówię, te wpisy u mnie wynikają z troski o państwo, a nie z chęci dowalenia komuś i tak dalej. No to panie pośle, jeszcze jeden pana wpis, bo ma pan ostatnio niefarta, jeśli chodzi o podpadanie prawicy, bo w środę obchodzimy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, a pan stosunkowo niedawno przypomniał, że nie wszystkich żołnierzy wyklętych należy gloryfikować. No, wspomniał pan w tym kontekście o Romualdzie Rajsie, pseudonim Bury. No i wydała się na pana za to fala krytyki. Warto było? Bardziej, proszę pani, ja jestem człowiekiem wierzącym i moja wiara nie pozwala na tolerowanie sytuacji takiej, gdzie obok portretu dziewczynki, tak jak, jaką była Inka, święta dziewczynka, niesie się portret człowieka, który spalił żywcem 16 osób, w tym kobiety i dzieci. Jest to potwierdzone wyrokiem IPN-u z 2005 roku i który jest postacią kontrowersyjną. Z tym wpisem też media niestety zmanipulowały wpis mój na Facebooku, ponieważ sugerowały, iż ja stawiam na równi UPA i żołnierzy wyklętych. Nieprawda. W drugim zdaniu napisałem, że naturalnie nie można stawiać tych dwóch podmiotów na tej samej pozycji, ponieważ UPA była z gruntu bandycka, bo miała w swojej ideologii również eksterminację ludności polskiej. Swojej zresztą też. Choć zdarzały się również w UPA jednostki prawe, w przypadku żołnierzy wyklętych było odwrotnie. Pośród masy prawych żołnierzy zdarzały się jednostki bandyckie. I ja uważam, że dla przyszłych pokoleń i dla dobra żołnierzy wyklętych należy jak najszybciej te wszystkie niepewności wyjaśnić. Dziś na przykład spotykam się wieczorem o 19:00, umówiłem się z Bartkiem Kurasiem, który jest spokrewniony z ogniem, by porozmawiać o właśnie majorze Kurasiu. Być może jeden z dziennikarzy nawet zanotuje naszą rozmowę. Bardzo bym chciał, żeby to nie była jedna rozmowa, ale by to był zaczątek do takiej spokojnej, rzeczowej wyjaśnianiu naszej bardzo skomplikowanej historii. A jak pan myśli, dlaczego część prawicy tak nerwowo reaguje na przypominanie faktów, no, które nie są jakimiś tam zmyśleniami? Bo to, co pan mówił o Burym, to są oczywiście rzeczy udokumentowane. No dokładnie. Proszę pani... To skąd ta nerwowa reakcja pana zdaniem? Może dlatego, że żołnierze wyklęci jednak... Po pierwsze, będę tutaj delikatnie złośliwy, bo wie pani, mówimy, chyba że założymy, że mówimy o prawicy światopoglądowej, bo na przykład Prawo i Sprawiedliwość jest dla mnie partią socjalistyczną, jeśli chodzi o gospodarkę, to nie mam co do tego wątpliwości. Światopoglądowo jest to partia prawicowa, ale gospodarczo, no... Socjalizm w czystym wydaniu. Natomiast skąd to oburzenie, wie pani, no myślę, że znowu powiem, że ten ustrój polityczny i generalnie można zacząć już też od zaborów, że wykształcił w nas Polakach takie zero-jedynkowe myślenie. Wszystko jest albo czarne, albo białe. Ja z kolei uważam, że zło dobrym zwyciężać to jest podstawowa sprawa i ktoś ci kamieniem, tym uchlebem i trzeba spokojnie, powoli wyjaśniać pewne sprawy, bo jesteśmy kapitalnym, genialnym narodem, który w przypadku, gdyby udało się
osiągnąć jakąś koncyliacyjną postawę, jakąś wspólną drogę, jesteśmy w stanie być naprawdę jednym z liczących się państw, no przynajmniej w Europie. Panie przewodniczący, pan wspomniał mimochodem, całkowicie mimochodem, nazwisko pana Donalda Tuska. Ja chciałem zapytać o taką rzecz. Prezes Narodowego Banku Polskiego, były prezes, zeznając przed komisją Amber Gold, powiedział, że zadzwonił między innymi do ówczesnego premiera Donalda Tuska, mówiąc mu, że Amber Gold to gruby przekręt. I chyba nie było, o ile dobrze pamiętamy wszyscy, żadnej reakcji pana Donalda Tuska. Jakby pan to skwitował? Nie wiem, czy się nie mylę, bo tutaj z całą pewnością nie mogę przesądzać. Tak. Przesądzać jednej sprawy, mianowicie czy syn pana Donalda Tuska już w tym czasie doradzał tej OLT, to się nazywa OLT, tak. Która była związana właśnie z mamą. I wie pan, ja tam nawet widzę więcej zależności. To nam by nie starczyło w tej chwili czasu na rozmowę. Ale może pan zapunktować coś. Zapunktować mogę w ten sposób, że w czasach, kiedy mieliśmy do czynienia z aferą Amber Gold, kiedy już, znaczy z aferą, no już jeszcze aferą to nie było. Nie dam rady, nie zdążę. Kiedy działała Amber Gold. Panie redaktorze, nie zdążę, ja panu opowiem po programie. Dobrze, być może chętnie. Osobny program na ten dobrze, temat. Ale widzę, że już kończę. Ale z całą pewnością te rodzinne tutaj uwikłania mogły wpłynąć na podejście pana Tuska do akurat spraw Amber Gold. A jak pan widzi przyszłość pana Tuska, jeśli chodzi o... Ja pan mówi o moje... Myśli pan... Ma pan na myśli moje marzenia, czy realne? Nie. Przede wszystkim marzenia. No to tutaj troszeczkę grzeszę. Mówiłem przed chwileczką o tym, że wiara tutaj ma dużo znaczenia, ale... No nie, mówię już poważnie. No mam nadzieję, że zostanie pan Tusk oceniony... Sprawiedliwie zostanie oceniona jego wcześniejsza działalność. Panie przewodniczący, czy słyszał pan o takim człowieku, Andrzeju Hadaczu, który okazał się tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa i który, jak pan pamięta, kampanię prezydencką w telewizji dokonał takiego, można powiedzieć, agresywnego ataku na Andrzeja Dudę? Nie pamiętam. W takim razie przejdziemy do sprawy całkiem innej, aktualnej, mianowicie jak się panu podoba to, że w sprawach protestu przeciwko reformie sądownictwa wszędzie, czy przynajmniej w tych kluczowych momentach występuje pan Józef Pinior. Jak by pan to oceniał? Proszę pana, to znowu jest na długą dyskusję. Musielibyśmy rozmawiać o Magdalence, musielibyśmy rozmawiać o okrągłym stole, musielibyśmy rozmawiać o konstytucji Kwaśniewskiego, o pewnym... Musielibyśmy, myśli pan, że to wszystko ma swój związek? Myślę, że ma na pewno... Że to jest pewien ciąg, tak? Z całą pewnością ma to związek z koniecznością reformy sądownictwa. To z całą pewnością. Natomiast w sprawy personalne, wie pan, ja niechętnie w takie rzeczy, szczególnie w obecnym klimacie politycznym, bym wchodził. Ja raczej zacząłbym od istoty rzeczy. Bo tutaj od istoty rzeczy, mianowicie od ustroju państwa, które powoduje między innymi, jednym ze skutków tego ustroju jest fakt, iż obywatel jest na piątym planie, na pierwszym planie są tarcia między pewnymi grupami interesów, z których gdzie jedna z grup, no, ten interes Polski w jakiś sposób troszkę lepiej reprezentuje niż tamte, które zostały odsunięte, czy z którą jest zwaśniona. No ale, tu nie wiem, no, ale mamy prostą sprawę. Reforma sądownictwa i okazuje się... Ona jest źle robiona, proszę pana, ta reforma. Proszę? Ona jest źle robiona. Ja uważam, że jak najbardziej sądownictwo jest natychmiast, proszę pana, do zreformowania. Ja to mówię nawet ze względu na... styczność z sądami. Wiem dokładnie, wie pan, jeżeli ja słyszę przed sprawą sądową od adwokatów,
którzy wcześniej twierdzą, że sprawa jest wygrana. Właściwie to jest, że to jest formalność. I nagle po ogłoszeniu składu sędziowskiego adwokat mi blednie i mówi: panie Pawle, ja pana przepraszam, ale może być bardzo ciężko. Ja mówię: dlaczego? Bo sędzina pana nie lubi. Wie pan, i też nie chodzi o tą całą sprawę, bo to w sumie bzdura, ale w ogóle, żeby w państwie w XXI wieku powiedzieć: proszę pana, może być ciężko, bo sędzina pana nie lubi, to pan wybacz. Ja uważam, że te reformy, bo co w ogóle nie podoba mi się sposób robienia reform przez PiS. Ja uważam, że pewnie posprzątanie jest konieczne, ale należy pamiętać o dwóch rzeczach, żeby przy sprzątaniu nie powyrzucać też mebli i całego dobytku. A druga, z kolei też bardzo istotna sprawa, jeżeli obsadza się, na przykład w spółkach Skarbu Państwa, zastępuje się ludzi tych złych, w cudzysłowie, a czasami i w praktyce, swoimi dobrymi, uczciwymi, ale kryterium tej uczciwości, bo pytam, rozmawiam z wysokimi funkcjonariuszami Prawa i Sprawiedliwości, pytam, jakie jest to kryterium uczciwości. No nasz człowiek z PiS-u, albo związany z PiS-em. I nie wprowadza się przy okazji, wie pan, legislacji, która uniemożliwi, by ci, w cudzysłowie znowu, uczciwi nowi nie stali się w ciągu roku jeszcze bardziej nieuczciwi niż tamci. No to nie jest dobrze robiona reforma. Ja reformę sądów rozpocząłbym przede wszystkim od wprowadzenia instytucji sędziów pokoju, od zmian również w sposobie wybierania sędziów KRS-u. To są te istotne sprawy. Czy Trybunał Konstytucyjny? Zacznijmy od Trybunału Konstytucyjnego. Gdzie jest podstawowa wada? Otóż podstawowa wada polega na tym, że Trybunał Konstytucyjny od czasu, kiedy został stworzony przez Jaruzelskiego, po to, by wykazać propagandowo, iż stan wojenny został wprowadzony zgodnie z konstytucją, pełni rolę służebną względem partii władzy. I do tej pory tak pozostało. Do tej pory, do dziś. Dlaczego może taką rolę służebną pełnić? Ano przede wszystkim ze względu na sposób powoływania tych sędziów, wybierania. Partia władzy, znaczy sędziowie są powoływani zwykłą większością głosów. My uważaliśmy już w grudniu ubiegłego roku, że należy zmienić konstytucję w zakresie sposobu wybierania sędziów, tak aby to 2/3 Sejmu decydowało, kto będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Panie przewodniczący, ale pan wie, że do zmiany konstytucji w tej chwili nie ma, raczej nie ma realnej możliwości ze względu na układ. Proszę pana, to nie, panie redaktorze, to panie redaktorze, ja rozmawiałem o tej opcji 2/3 z panem prezesem Kaczyńskim. Rozmawiałem również o tej opcji z panem prezesem Kosiniakiem-Kamyszem. I bez względu na to, ale skończyłem, jak te rozmowy przebiegały mniej więcej. No, pan prezes wyraził zainteresowanie, był nawet, wydawało mi się, że był nawet zwolennikiem takiej opcji, pod warunkiem, że będziemy mieli równocześnie do czynienia z opcją zerową, czyli wywalamy tamtych i wybieramy od początku cały skład sędziowski. Kosiniak-Kamysz również, pan prezes Kosiniak-Kamysz również wyraził zainteresowanie. Więc panie redaktorze, nawet jeśli tej większości konstytucyjnej byśmy nie osiągnęli, to przynajmniej pokazalibyśmy społeczeństwu, że myślimy proobywatelsko, że chcemy, bo w sytuacji, gdyby rzeczywiście 2/3 sędziów wybierało Trybunał Konstytucyjnego, przepraszam, 2/3 posłów wybierało sędziów Trybunału Konstytucyjnego, no to musi zaistnieć jakiś konsensus między tymi opcjami politycznymi i ci sędziowie tą fatalną konstytucję, bo konstytucja jest dramatyczna, jest tak ogólnikowo napisana, że właściwie wszystko zależy od tego, kto ją interpretuje, może ją na 1000 sposobów interpretować. I w tym momencie w szeroko rozumianym interesie społecznym ci sędziowie mogliby orzekać, nie w imieniu jednej partii. Nie w imieniu jednej partii. No i przynajmniej należało pokazać społeczeństwu, że taka wola istnieje ze strony 3 opcji politycznych. A to nie zostało wykazane. Panie przewodniczący, ogromną emocję ostatnio na scenie politycznej i w ogóle w przestrzeni publicznej wywołuje spektakl klątwa. Katolicy twierdzą, że obraża ich uczucia religijne, lewica atakuje, że nie można ograniczać wartości, wolności artystycznej. I chciałam pana spytać jako artystę, czy są granice wolności artystycznej? Nie można ograniczać wolności artystycznej pod warunkiem, że ta wolność artystyczna jest realizowana za swoje własne pieniądze. To z całą pewnością i nie wpływa na w jaki sposób na wolności innych ludzi.
Najnormalniej w świecie. Czyli dla pana główny zarzut jest taki, że spektakl Klątwa został zrealizowany za pieniądze samorządów, czyli obywateli. Tak, to jest jeden z najważniejszych zarzutów. Natomiast ja nawet nie chcę szczególnie o tym spektaklu rozmawiać. Czytałem kilka recenzji, widziałem kilka zdjęć. To już jest poniżej chyba pewnego. Znaczy nie widziałem, nie będę tutaj wchodził dalej. Nie wybiera się pan, jak rozumiem. Z całą pewnością się nie wybieram. Ale również nie wybrałem się na film Wołyń po prostu, ale to już z innych zupełnie powodów. A z jakich? No, wolałbym, żeby się jeszcze bardziej nie nakręcać. Jasne. Antyłupowsko, no tak dobrze, powiem, antyukraińsko, a to jedno to samo w tej pan chwili. Pan wspomniał tutaj o swoich wysiłkach w kierunku zmiany wyborów sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Mnie się wydaje, że to nie jest jeszcze sprawa całkowicie przegrana. Jeszcze przed panem wiele lat w polityce, mam nadzieję. I w związku z tym, no, chyba powinien pan dalej drążyć skałę, czyli jakoś nawiązywać kontakt z tymi, tak jak pan tu wspomniał, pana przewodniczącego PSL-u, pana prezesa PiS-u, kontakt z tymi partiami, no po to, żeby właśnie coś wspólnego, pożytecznego zrobić. Proszę pana, ta partia... Jak pan widzi tę współpracę, perspektywy takiej? To jest tak, zaczynając od pana prezesa Kosiniaka-Kamysza, o którym ja mam akurat, o panu prezesie, o panu, o Piotrku, proszę bardzo, zapomniałem w tej chwili nazwiska, ale to dobrze będzie. Ale jest kilka osób w PSL-u, które uważam za osoby wartościowe. Jeśli PSL dokonałby takiego samooczyszczenia z ludzi pokroju Burego, no nie tego Burego, o którym rozmawialiśmy, ale którego postępowanie jest czasami... Pana Burego. To jest czasami... Lidera z Podkarpacia. Tak jest, tak, tak. No też podobnie. Nie, to jest z drugiej strony, to na dole Polski, bo tamten operował na górze. Mówię o sztabkach złota, mówię o tego, że jeżeli ten PSL dokonałby takiego samooczyszczenia, to jak najbardziej mogę rozmawiać. Zresztą kiedyś określiłem PSL mianem zorganizowanej grupy przestępczej czy mafii i tak dalej. No, troszeczkę chciałbym przy okazji przeprosić i przede wszystkim prezesa Kamysza i te osoby, które tak jak mówię uważam za wartościowe. Niemniej nie zmieniam zdania co do części, dużej części działaczy PSL-u z tego starego sortu. A z panem prezesem Kaczyńskim, wie pan, o tyle jest, panie redaktorze, skomplikowana sytuacja, że ten durny ustrój Polski spowodował i udział mediów również w tym systemie, które są połapane z opcjami politycznymi, spowodował, że gdybym ja na przykład podszedł do rzędu, do miejsca, w którym siedzi pan prezes Kaczyński, z prostym pytaniem, która godzina... Jako wiernopoddaństwo. Ale dokładnie, proszę pana. Dokładnie. I to jest właśnie albo jakiś nieuczciwy handel. Dokładnie tak. Wie pan, ja pierwsze spotkanie, czy właściwie dwa spotkania, które miałem, bo miałem w sumie 4 czy 5 spotkań, nie, około 4 spotkań z panem prezesem, z czego pierwsze dwa robiłem w takiej tajemnicy, że ja, proszę pana, w stanie wojennym się bardziej, że tak powiem, poruszałem swobodnie po godzinie policyjnej po ulicach, niż tutaj się skontaktować z prezesem. I to jest wszystko. Nie jest to dobre dla Polski, z całą pewnością. Ale to jest do naprawienia przecież. No to niech pan mi pomoże naprawić, proszę. Ale zanim pomogę, to jeszcze chciałem zapytać, bo czy pan też tak uważa, że PiS dokonuje zamachu na wszystko? Nie, mianowicie, bo Budka, poseł Budka twierdzi, że PiS organizuje zamach na sądy, a Schetyna z kolei krzyczy, że zamachuje się na samorządność. Tak, tak. Pan Budka najpierw zrobił zamach na kasę 100%, podwyższając honoraria przed odejściem, na dzień przed odejściem, 24 godziny i tak dalej. Ale wracając, nie, znaczy tak, ja z wieloma posunięciami PiS-u się absolutnie nie zgadzam, ale PiS robi wszystko zgodnie z konstytucją, zgodnie z prawem. Inna sprawa, że ta konstytucja jest do wywalenia. Tym kończymy, tym apelem, hasłem pana przewodniczącego Kukiz 15, pana Pawła Kukiza. Program prowadzili Eliza Olczyk i Jerzy Jachowicz. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Reklama. Najpierw było słowo, które wpisałeś do przeglądarki. Samochód idealny. Szukałeś krótko. Jednym ruchem myszki stworzyłaś coś doskonałego. Samochód idealny.
Poznaj pakiety wyposażenia modeli Mercedes-Benz. Teraz kupując klasę C w idealnym pakiecie zyskujesz 10 900 zł. Sprawdź ofertę u dealerów samochodów osobowych Mercedes-Benz. Teraz. Oryginalne włoskie smaki na wyciągnięcie ręki. Oczywiście. Podczas tygodnia Italiano w Lidlu. Zrób spaghetti we włoskim stylu. Bo już od jutra. Mięso mielone wieprzowe z łopatki kupisz po 4,99 za 500 gramów. Tylko 4,99. A na deser podaj włoskie ciasteczka cantuccini 300 gramów lub biszkopty Savoiardi 400 gramów. Po 5,50 za opakowanie. Tylko 5,50. I zakochaj się we włoskich smakach podczas tygodnia Italiano w Lidlu. Lidl. Co tydzień coś nowego. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w ciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. To była reklama. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Minęła 17. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Polscy i amerykańscy żołnierze razem uczestniczyli w 5. biegu pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym w Zielonej Górze. Uroczystości związane z 73. rocznicą pacyfikacji polskiej wsi przez oddziały niemieckie i ukraińskich nacjonalistów odbyły się w Hucie Pieniackiej pod Lwowem. Chociaż lawiny mogą schodzić na stromych stokach, ratownicy apelują o zachowanie ostrożności w górach. Przed mikrofonem Krzysztof Kaczwarczyk. Wśród 60 tysięcy biegaczy z 240 miast, którzy uczestniczyli w 5. biegu pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym, znaleźli się także żołnierze 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. W tym roku razem z żołnierzami Czarnej Dywizji pobiegli amerykańscy wojskowi z 3. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej. W Zielonogórskim biegu wraz z żołnierzami z 34. Brygady Kawalerii Pancernej z Żagania biegli wspólnie amerykańscy żołnierze, którzy stacjonują w Żaganiu. Wspólnie pod polską i amerykańską flagą pokonali trasę biegu, oddając hołd bohaterom powojennego podziemia antykomunistycznego. A kilkaset biegaczek i biegaczy wystartowało na poznańskiej Cytadeli w biegach tropem wilczym. To część ogólnopolskiej akcji ku czci żołnierzy wyklętych. Każdy z uczestników biegu dostał na pamiątkę okolicznościowy medal i koszulkę z portretem któregoś z bohaterów podziemia antykomunistycznego. Co tu mamy? Rewers żołnierzy wyklętych. To jest bodajże logo biegu. No a z tyłu mamy chyba znak rozpoznawczy odcisk stopy, odcisk wilka. Jak się biegło? Ciężko. Dlaczego? Ostatni kilometr, mordercy. Oprócz medalu ma pan też koszulkę, tak? Franciszek Niepokulczycki. To dobra. Bo to nasi dzielni żołnierze wyklęci. Dorośli uczestnicy poznańskiego biegu ku czci żołnierzy wyklętych wystartowali na dystansach 10 km i 5 oraz na symbolicznej trasie 1963 metrów. Dystans ten miał upamiętnić ostatniego bohatera podziemia niepodległościowego Józefa Franczaka Lalka, zamordowanego przez komunistów w 1963 roku. Zorganizowano także osobne biegi dla dzieci, w tym dla maluchów poniżej 6 roku życia. Polskie Radio objęło 5. bieg pamięci żołnierzy wyklętych patronatem medialnym. W Hucie Pieniackiej pod Lwowem odbyły się uroczystości związane z 73. rocznicą pacyfikacji polskiej wsi przez oddziały niemieckie i ukraińskich nacjonalistów. Wzięli w nich udział potomkowie zabitych oraz zwykli Polacy i Ukraińcy, a także ambasadorowie. Tutaj też modlę się o to, aby ustała tak zwana ta wojna pomników. Wszyscy my prosili Boga o to, żebyśmy mogli dać na pewno taki spokój tym zmarłym. Modlę się o ich wieczne odpoczywanie, czy wieczny spokój, jak my mówimy. Tobie
biskup Witalij Skomarowski, ordynariusz łacińskiej decyzji łódzkiej na Ukrainie, który apelował o to, aby w przyszłości nie dochodziło do podobnych przypadków. W uroczystościach wzięli udział potomkowie zabitych oraz zwykli Polacy i Ukraińcy, a także ambasadorowie Polski na Ukrainie i Ukrainy w Polsce, deputowani Sejmu i Rady Najwyższej oraz przedstawiciele miejscowych władz. Uroczystości rozpoczęły się ekumeniczną modlitwą oraz poświęceniem krzyża, który został postawiony w zeszłym tygodniu staraniem miejscowych Ukraińców po tym, jak poprzedni został wysadzony w powietrze przez nieznanych sprawców. Do Huty Pieniackiej przyjechali Polacy, którzy stracili bliskich w czasie pacyfikacji, a także ci, którzy chcą, aby pamięć o tamtych wydarzeniach nie zaginęła. Przyjechaliśmy tutaj oddać hołd pomordowanym. To jest taka chwila wzruszeń dla nas. Tutaj zobaczyliśmy, co się stało w momencie, kiedy daliśmy się oszukać, zmanipulować. Nie mówię o nas, o Polakach, tylko o współbraciach Ukraińcach, którzy mieszkali zgodnie, i manipulacja, oszustwo spowodowało to, że po prostu doszło do ludobójstwa. W uroczystościach uczestniczyli też mieszkańcy pobliskich wsi. My wiemy, co to za dzień, do jakiej tragedii tu doszło, że tu zabito wielu Polaków i staramy się być tu każdego roku. No i że tu było spalone wielka ilość Polaków i jakim żarstokim metodem. No i my, jak kiedy jest możliwość, tak co roku staramy się cały dzień przyjeżdżać. W czasie pacyfikacji Huty Pieniackiej zginęło około 1000 Polaków. W większości ważniejszych polskich pasm górskich obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Mogą schodzić na stromych stokach, ale mimo to ratownicy apelują o zachowanie ostrożności. Miejscami panują trudne warunki do uprawiania turystyki. Drugi stopień zagrożenia lawinowego wydano dla Karkonoszy, Tatr oraz dla Babiej Góry. Spadki temperatury poniżej zera w ostatnich dniach spowodowały zmrożenie pokrywy śnieżnej, ale mimo to możliwe są lawiny przede wszystkim w wyższych partiach gór i na stokach o dużym nachyleniu. W Bieszczadach natomiast obowiązuje niski pierwszy stopień zagrożenia. W dolnej części Tatr szlaki są przesypane świeżym śniegiem, mogą być oblodzone i niebezpieczne. Ślisko jest również w wyższych partiach. Dodatkowym utrudnieniem dla turystów w Tatrach może być silny wiatr. W Karkonoszach warunki turystyczne bardzo trudne. Szlaki pokrywa lód. Ze względu na zagrożenie lawinowe w Karkonoszach został zamknięty m.in. fragment szlaku czerwonego przez kocioł Łomniczki. Władze Babiogórskiego Parku Narodowego apelują do turystów o rozwagę w czasie wypraw na teren parku i przypominają, że na Babiej Górze często i dynamicznie zmienia się pogoda. Decyzją dyrektora parku zamknięta jest akademicka perć, znakowany na żółto trudny szlak turystyczny. Kończą się ferie zimowe w Polsce. Śląskie Kuratorium Oświaty wstępnie podsumowało wypoczynek w województwie. Jak się okazuje, Beskidy są coraz bardziej popularne, mówi wicekurator Dariusz Domański. Tej młodzieży, tych rodzin było bardzo dużo w tym roku i myślę, że zdecydowanie więcej niż w zeszłym. To jest efekt również pracy samorządu. To jest efekt pracy tych, którzy organizują ten wypoczynek w danej gminie i przyczyniają się do tego polepszenia infrastruktury sportowej, szczególnie dla narciarzy. W sumie w Beskidach wypoczywało w tym roku ponad 40 tysięcy dzieci. Prognoza pogody. W nocy na południu kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i okresami słabe opady deszczu. Na północnym wschodzie silne zamglenie ograniczające widzialność do 2 km. Temperatura minimalna od minus 2 stopni, miejscami na południu do 4 na północy i 5 na wybrzeżu. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, w porywach do 50 km na godzinę, południowo-zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Tradycyjnie czy nowocześnie? Pytamy Karola Okresę. Oczywiście, że tradycyjnie. Tradycyjne przepisy są proste i wykorzystują to, co jest w każdym polskim domu. Tradycyjna kuchnia ma swój smak, ma aromat, a kiedy gotujesz, to pachnie tak pięknie, że schodzą się wszyscy domownicy i możecie razem cieszyć się tą chwilą. Bo za każdym tradycyjnym przepisem stoją lata doświadczeń, a sprawdzone znaczy najlepsze. Karol Okrasa, szef kuchni. Tradycyjnie w Lidlu. To przedziurawiona miska olejowa w aucie pani Ani i pana Tomka. A to pani Ania i pan Tomek. Nic nie szkodzi. No właśnie. POS AC z opcją auto non-stop w PZU od ręki otrzymają auto zastępcze na cały okres naprawy. Sprawdź zakres ubezpieczenia na acpzu.pl. W
Carrefour trwa genialna promocja 20-dniowa. Codziennie nowe produkty w niebywałych cenach. Tylko jutro 3 patelnie Gerlach 53% taniej, 69 zł za komplet. A jajka ściółkowe L 50% taniej, 5,99 za 20 sztuk. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Pora na tydzień promocji w Providencie. Nie czekaj, czas ucieka. Tylko teraz możesz wziąć tanią pożyczkę i wydać na co chcesz. Zadzwoń pod 600-200-200. Provident. Wierzymy w Twój plan. Koszt połączenia według taryfy operatora. Szczegóły promocji i regulamin na provident.pl. Promocja trwa do 28 lutego tego roku. Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. To była reklama. Mateusz Drozda przed mikrofonem Polskiego Radia 24. Dzień dobry, witam Państwa. 8 minut po godzinie 17. Ponad milion Polaków jest uzależnionych od alkoholu. Kolejne 4 miliony pije ryzykownie. Dziś w całej Polsce już po raz 50. rozpoczyna się tydzień modlitw o trzeźwość narodu. Do 4 marca katolicy będą modlić się o zachowanie abstynencji przez polskie rodziny, a także dawanie świadectwa życia trzeźwości przez kapłanów oraz za sprawujących władzę, aby przeciwstawiali się demoralizacji społeczeństwa i troszczyli się o trzeźwość. Dlaczego Kościół zajmuje się tym tematem? Jak podkreśla zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości, chodzi o namysł nad trzeźwym i wolnym od nałogów życiem. Dla katolików to również 7 dni modlitwy i pokuty w intencji tych, którzy nadużywają alkoholu, co prowadzi do osłabienia i utraty wiary. Ten tydzień ma to wszystko przypomnieć, ale też wzbudzić refleksję, że trzeba coś w życiu poprawić. O swoich doświadczeniach mówią sami uzależnieni. Piłam różne rzeczy, piłam lepsze trunki, gorsze trunki. To nie miało znaczenia, chodziło o to, żeby to był alkohol. Piłam również w swoim życiu spirytus salicylowy. To nie dlatego, że nie było mnie stać na nic innego, tylko dlatego, że akurat nie mogłam wyjść z domu, a napić się musiałam. Ja piłam 30 parę lat, a w tym okresie urodziłam dziecko, prowadziłam firmę, no właśnie studiowałam, skończyłam jakieś kursy. Więc tak naprawdę nie piłam non-stop. Najtrudniejsze w tej chorobie, moim zdaniem, ja to przynajmniej tak doświadczyłam, było podjęcie decyzji o leczeniu. Do stwierdzenia uzależnienia wystarczy rozpoznać występowanie co najmniej 3 z nich w ostatnim roku. Agnieszka Bobola, instruktor terapii uzależnień Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień. Pierwszym z tych objawów jest silna, natrętna potrzeba picia alkoholu, zwana potocznie głodem alkoholowym. Kolejnym objawem jest utrata kontroli nad piciem. Kolejne objawy to są objawy abstynencyjne, występujące w momencie ograniczenia picia oraz picie alkoholu w celu złagodzenia bądź zapobieżenia alkoholowemu zespołowi odstawienia. Kolejny objaw to zmiana tolerancji na alkohol. To możemy rozpoznać jako coraz mocniejszą głowę bądź w ostatnich fazach uzależnienia coraz słabszą głowę. Kolejny objaw jest związany z bardzo silną koncentracją na alkoholu, na tym, co się wokół picia dzieje i właśnie w związku z tym postępuje zaniedbywanie alternatywnych do picia przyjemności, zachowań, zainteresowań. No i ostatnim z objawów jest picie alkoholu, pomimo oczywistej wiedzy o jego szkodliwości dla zdrowia pijącego. Nadużywanie alkoholu prowadzi do osłabienia wiary, prowadzi do utraty wiary, ale też do licznych grzechów. Biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu do spraw apostolstwa trzeźwości Episkopatu Polski. Dlatego Kościół w trosce o zbawienie człowieka troszczy się o jego trzeźwość, o jego wolność, o jego duchową wolność. Ja potrzebowałam do tego, żeby przestać pić, wiedzy o chorobie. To są mechanizmy bardzo mocno, silnie działające u mnie, zaprzeczania. Ja właśnie zaprzeczałam, że problem choroby alkoholowej to jest mój problem. Dostałam narzędzia, jak sobie radzić ze stresem, ze złością. Pamiętam w tym ostatnim okresie swojego picia, jedynym uczuciem, które mi towarzyszyło, to było uczucie złości. Rozpoczynamy 50. jubileuszowy tydzień modlitwy o trzeźwość narodu. Każda forma kryzysu zaczyna się wtedy, kiedy zaniedbujemy naszą wrażliwość moralną na dane dobro. Trzeźwość jest dobrem. Bóg nas stworzył do życia w miłości, a miłość jest możliwa tylko w wolności, a wolność jest możliwa tylko wtedy, kiedy nie wpadam w uzależnienia, także w uzależnienia od alkoholu, w nadużywanie alkoholu, nawet jeśli jeszcze nie ma uzależnienia. Więc trzeźwość jest wielkim dobrem, jest Bożym darem. Jesteśmy powołani do wolności.
wolności do życia w trzeźwości. I jeżeli zaczniemy się modlić o to i w parafiach, i w rodzinach, wtedy jesteśmy uwrażliwieni na to dobro. W Wielkim Poście może złóż dar abstynencji jako dorosły. Ty, dziecko, nastolatku, pamiętaj, że jedyną formą trzeźwości w wieku rozwojowym jest całkowita abstynencja. To jest absolutny obowiązek. Sięganie po alkohol w wieku rozwojowym nawet w najmniejszej ilości jest już grzechem, jest złem, jest wchodzeniem na drogę szybkiego, nawet uzależnienia. I w związku z tym w tym tygodniu modlitwa o trzeźwość pod hasłem ku trzeźwości narodu, odpowiedzialność rodziny, kościoła, państwa i samorządu. Otóż w ramach tego tygodnia modlitwy o trzeźwość w każdej parafii będą modlitwy. Mam nadzieję, że księża będą też podejmowali te aspekty w homiliach. Grupy trzeźwościowe, katolickie mają szansę wtedy na różne prelekcje, na spotkania w ramach całych parafii, na promowanie tej świadomości. Jeżeli nie wychowamy dzieci młodzieży w abstynencji, jeżeli dorośli nie podejmą daru abstynencji liczni, a pozostali niedotrzeźwi, to będzie ciężko nam w małżeństwach, w rodzinach. Ten tydzień modlitwy o trzeźwość to jest tydzień wspierania narodu, by ten naród się ratował przed sytuacją obecną, która jest bardzo niedobra. O problem uzależnionych pytał Grzegorz Maciek. Dodajmy, że 50. tydzień modlitw o trzeźwość narodu będzie mieć charakter jubileuszowy. Ich inicjatorem i twórcą był kardynał Stefan Wyszyński. Tydzień rozpoczyna cały cykl wydarzeń zaplanowanych w tym roku przez Kościół katolicki, które mają promować ograniczenie picia alkoholu i całkowitą abstynencję. W planach m.in. modlitwy na Jasnej Górze oraz kongres w Warszawie z udziałem ekspertów, parlamentarzystów i samorządowców. Ruszyła akcja Misjonarz na Post, zorganizowana po raz czwarty. Jej celem jest wsparcie duchowe polskich misjonarzy. Uczestnicy kampanii deklarują przez cały Wielki Post modlitwę, post i dobre postanowienia w intencji misjonarzy, mówi ojciec Marcin Wrzos, oblat Maryi Niepokalanej, pomysłodawca inicjatywy Misjonarz na Post. Akcja ta polega na tym, że wspieramy duchowo misjonarzy. I to najprościej rzecz ujmując, przez post, modlitwę, ofiarowane cierpienia. I myślę, że to jest kapitalny sposób pomocy misjonarzom. Każdy, kto chce dołączyć do tego przedsięwzięcia, powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.misjonarznapost.pl. Wystarczy wpisać imię i nazwisko, adres e-mail i wybrać kraj pobytu misjonarza, który zostanie objęty modlitwą. Patronat nad akcją objął przewodniczący Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Kondecki, dodaje ojciec Wrzos. Człowiek przez to, że włącza się w pracę misyjną, sam się odradza. Dlatego ten okres Wielkiego Postu, gdy włączamy się w tę inicjatywę misjonarzy na post, no dużo dobrego wnosi w życie Kościoła i w życie jednostki w Kościele. Na całym świecie pracuje 2007 misjonarzy z naszego kraju. Tymczasem w ubiegłym roku w kampanii Misjonarz na Post wzięło udział ponad 5000 osób. Każdego z misjonarzy wspierały duchowo co najmniej 2 osoby. Najchętniej wybierano pracujących w Sudanie, na Madagaskarze i wśród Eskimosów. Akcja Misjonarz na Post to wspólne przedsięwzięcie największych czasopism i portali misyjnych w Polsce. Tu Polskie Radio 24 i Kwadrans po godzinie 17. Polskie Radio 24. Polacy w świecie. Zaprasza Edyta Poźniak. Dziś powiemy o Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego i sprawdzimy, w jak wielu krajach i na jakich kontynentach tego dnia można było usłyszeć język polski. Przedstawimy także Natalię Bogdanowicz, prezes Fundacji Grupy PKP, która urodziła się w Kazachstanie, a postanowiła swoje życie związać z Polską, z Warszawą. Zapraszam także na niezwykłe spotkanie z Oliwią Drost, Polką, która pracuje w CNN Indonezja w Dżakarcie. Oliwia opowie, jak realizować swoje marzenia. A na początek kilka najciekawszych polonijnych wiadomości. Mateusz Drozda. Pokaz filmu Historia Roja w Domu Kultury Polskiej w Wilnie rozpoczął wileńskie obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Wielu bohaterów AK, a także powojennego podziemia pochodziło właśnie z Wilna, z Wileńszczyzny. Dziś także w Wilnie odbył się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym. Wzięło w nim udział 500 osób. Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest 1 marca. Mobilny billboard z napisem Dead Camps Where Nazi German jest w Wielkiej Brytanii. Instalacja była w Birmingham, Manchesterze, Southampton i Londynie. Akcja jest protestem wobec używania przez zagraniczne media sformułowania polskie obozy śmierci. Billboard, który zamontowano na lawecie ciągniętej przez samochód osobowy, powstał między innymi z inicjatywy Fundacji Tradycji Miast i Wsi. Samochód wyruszył z Wrocławia pod koniec stycznia. Odwiedził już wiele europejskich miast.
W domu rodzinnym Czesława Niemena w Starych Wasiliszkach na Białorusi na zniszczonym strychu miłośnicy artysty znaleźli należące do niego szkolny zeszyt, nuty, zdjęcia i fragmenty książek. Od 6 lat w tym domu działa muzeum. Niemen, czyli Czesław Wydrzycki, mieszkał w domu w Starych Wasiliszkach od urodzenia w 1939 roku do 1958 roku, kiedy jego rodzina wyjechała do Polski w ramach ostatniej fali powojennej repatriacji Polaków z Kresów Wschodnich. Mieszkańcy Wasiliszek co roku obchodzą urodziny poety, organizowany jest także festiwal poświęcony pamięci Niemena, a nawet turniej piłkarski jego imienia. 21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Dla Polaków mieszkających za granicami to była okazja do tego, żeby przypomnieć, skąd pochodzą i w jakim języku mówią. Maja Wasilewska. Poprzez edukację wielojęzyczną ku zrównoważonej przyszłości. To hasło tegorocznego Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Organizatorzy chcieli zwrócić uwagę, że język, rodzimy dialekt, czyli język społeczności lokalnej, do której się przynależy, i język ojczysty mają decydujące znaczenie w edukacji. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego został ustanowiony w 1999 roku przez UNESCO. W wielu krajach na świecie Dzień Języka Ojczystego był dniem, w którym słychać było także język polski. O języku przodków pamiętamy.